Ja chciałbym dzielić się dzisiejszego do południa słowem związanym z niebem. Tak szczerze powiem, chyba mało mówimy o niebie, mało mówimy o tym miejscu, do którego my jako Boże dzieci, ludzie wierzący zmierzamy, które jest naszym celem. Czasami mamy takie wrażenie, że wszyscy, którzy umierają, idą od razu do nieba. A więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli do Bożego Słowa, czy niebo jest dla wszystkich, jak to jest z tym niebem, jakie ono jest, czego tam możemy się spodziewać i oczekiwać. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale będę czytał od 1 do 6 wiersza, znane nam bardzo słowo, ale właśnie ono mówi między innymi o niebie. Pan Jezus podczas wieczerzy, ostatniej wieczerzy, pamiętacie, nie tylko umył nogi uczniom, ale także poświęcił wiele uwagi, aby nauczać swoich apostołów tuż przed swoją śmiercią. I w 14 rozdziale tej Ewangelii Jana od 1 wiersza czytamy tak. Jezus tak mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę. Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, wielokrotnie on czytany jest podczas ewangelizacji i słusznie, ale chciałbym dzisiaj skierować to słowo do nas, do całego tutaj naszego zgromadzenia, abyśmy uważnie się przyjrzeli, posłuchali tego, co Jezus tutaj w tym fragmencie Bożego Słowa mówi. Po pierwsze, jak już powiedziałem, Jezus zdaje sobie sprawę, że kiedy On odejdzie, Jego uczniowie będą bardzo zatrwożeni, wystraszeni. I tutaj Jezus daje im takie słowa zachęty, wzywa ich do tego, żeby przez to, przez co będą przechodzić w najbliższym czasie, w najbliższych dniach, aby oni się nie trwożyli i nie bali. Dlatego wzywa ich do tego, żeby byli ludźmi, którzy okazują wiarę, aby wierzyli, aby ufali. Wierzcie w Boga, Jezus mówi, i wierzcie we mnie. I później mówi tak, że w domu Jego Ojca jest wiele mieszkań. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to słowo, na tą kwestię, żeby się nie bać i nie lękać i nie trwożyć. Moi drodzy, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to, co wokół nas się dzieje i co jeszcze będzie się dziać, Biblia wyraźnie mówi, że to będzie wzbudzać coraz większy lęk w sercach ludzi. Biblia mówi, że całe narody będą pełne lęku. Że to nie będzie kwestia jakiegoś miejsca, jakiegoś środowiska, jakiejś grupy ludzi, ale Biblia mówi, że im bliżej powtórne przyjście Pana, lęk będzie ogarniał coraz więcej narody, całe narody, że ludzie będą się bać. Ale Jezus tutaj mówi do nas, do Kościoła, żebyśmy my, którzy w Niego ufamy, w Niego wierzymy, abyśmy się nie lękali i nie bali. Ale abyśmy właśnie posiadali wiarę. Wiara pozwoli Bożym dzieciom, Bożemu ludowi iść przez największe problemy, największe wyzwania, najbardziej trudne sytuacje, pozwoli nam przez to przejść. Wiara jest tym, co daje odwagę, sprawia, że możemy śmiało patrzeć do przodu i nie lękać się i nie bać się. Pamiętacie, kiedy Jezus znalazł się na łodzi razem ze swoimi uczniami i w pewnym momencie zerwała się gwałtowna burza i fale zaczęły zalewać łódź i wydawało się, że za chwilę wszyscy zatoną. I oni budzą Pana Jezusa i mówią, Panie, czy Cię nic nie obchodzi, że my giniemy? Wtedy Jezus zapytał ich, gdzie jest wasza wiara?
Gdzie jest wasza wiara? Inaczej mówiąc, wiara, żywa wiara, wiara w Boga, wiara w Jezusa Chrystusa, bo Jezus mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A więc wierząc w Boga Ojca, masz też wierzyć w Jezusa Chrystusa. Wierząc w Jezusa Chrystusa, wierzysz w Boga Ojca. Miejcie wiarę w Boga i miejmy wiarę w Jezusa, bo ona pozwoli nam przetrzymać największą burzę w naszym życiu. Właśnie wiara, zaufanie, to poleganie nie na sobie, nie na swoich możliwościach, ale to poleganie na Bogu pozwoli nam to wszystko przetrzymać. Kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków 11 rozdział, tam mamy bohaterów wiary. I właśnie wiara pozwoliła tym bohaterom wiary przejść przez najgorsze prześladowania i okropności. Oni byli wyrzucani ze swoich miejsc, błąkali się po górach, oni byli przeżynani piłą. Różne rzeczy działy się, to co dzisiaj słyszymy, jak przeżywają chrześcijanie, ale wiara, żywa wiara, ta pewność, że Bóg nas nie zostawi, że Bóg jest z nami, ona pozwoli nam przejść przez to zwycięsko. Kiedy rozmawialiśmy ze studentami na różne tematy związane z Bożym Słowem, jedna z osób nam powiedziała, nas na wiosce nazywają, tak nas przezywają, czarci zielonoświątkowcy. Czyli zobaczcie, że nie musimy być gdzieś daleko, gdzieś za granicą, oto nawet we własnym kraju, we własnym środowisku, spośród, że tak powiem, najbliższego sąsiedztwa doświadczamy pewnego rodzaju nacisku, prześladowania, próby upokorzenia. Ale wiara żywa w Jezusa Chrystusa pozwala nam zwycięsko przez to przechodzić. A więc Jezus mówi tak, oto ja odchodzę, i nie chcę, żebyście się trwożyli, lękali i bali. Oto ja odchodzę, ale idę po to odchodzę, aby przygotować wam miejsce. I tam, gdzie ja idę, jest wiele miejsca. I ja was w pewnym momencie tam zabiorę, tam, gdzie ja przygotowuję wam miejsce. I ktoś tak powiedział, że kiedy Jezus... Czy chodzi o to, że Pan Jezus musiał w niebie przygotować ekstra pomieszczenie dla Kościoła, bo ono do tej pory nie było przygotowane? Czy niebo, czyli miejsce przebywania Boga, potrzebuje jakichś uzupełnień, bo czegoś tam brakuje? Czy to Jezus miał na myśli, mówiąc, idę przygotować wam miejsce i w pewnym momencie przyszedł do nieba i mówi, słuchajcie, tu poprzesuwamy pewne rzeczy, bo Kościół przyjdzie. Nie sądzę. Myślę, że nie o tym Jezus mówił, idę przygotować wam miejsce. Ja myślę, że niebo jest perfekt, jest zupełne i ono nie ma żadnych braków i Boży plan i Boże zamiary, to wszystko tam jest uwzględnione. Ale kiedy Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, mówił o tym, co miało wydarzyć się w najbliższym czasie, w najbliższych dniach. Zwróćcie uwagę, że niebo było zamknięte, jakby dla człowieka, dla grzesznego człowieka. Kiedy Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, to miał na myśli nic innego. Tak ja myślę, jak swoją własną śmierć na krzyżu, jak cierpienie, jak to pohańbienie, które musiał znieść, aby przygotować tobie i mnie miejsce, abym mógł tam się znaleźć, abym mógł tam wejść na jakiejś podstawie. A więc kiedy Jezus o tym mówi swoim uczniom, wy się nie lękajcie, wy miejcie wiarę i zachowujcie wiarę, trzymajcie się mocno, to mówił o tym, oto ja dobrowolnie oddaję moje życie i go... Pojmano go, fałszywie go oskarżono i go bito i poniżono i znieważono, a później musiał nieść, pobity, nieść na wzgórze Golgoty krzyż po to, aby przygotować tobie i mnie miejsce w niebie. Dlatego, że żaden z nas nie mógł tam się znaleźć bez jego złożonej za nas ofiary, bez tego odkupienia, które płynie z jego świętej krwi, jak już słyszeliśmy. A więc Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce, a kiedy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was
do siebie. Jezus zrobił ze swojej strony wszystko, aby miejsce w niebie było przygotowane dla każdego człowieka. Zadałem ci, powiedziałem takie pytanie, czy niebo jest dla wszystkich? Tak i nie. Jest dla wszystkich, bo Chrystus chce, żeby tam wszyscy się znaleźli. Bo Jezus umarł za wszystkich. Jak mówi Boże Słowo, On chce, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale nie wszyscy tam będą. Nie dlatego, że Jezus kogoś ominął w swojej odkupieńczej śmierci. Nie dlatego, że Bóg ma jakąś wybraną grupę ludzi, których tylko postanowił zbawić. Ale dlatego, że niebo jest dla ludzi, którzy spełniają określone warunki, o którym mówi święte Boże Słowo. A więc Jezus to miejsce przygotował, to miejsce jest gotowe dla tych wszystkich, którzy będą gotowi, aby tam wejść, aby tam się znaleźć. Moi drodzy, jak byśmy mogli zdefiniować niebo? Myślę, że możemy go zdefiniować w taki sposób, że niebo to jest miejsce, gdzie przebywa Bóg. Prawda? To jest niebo. Królestwo Boże jest tam, gdzie na tronie siedzi Bóg. Niebo jest tam, gdzie na tronie, gdzie siedzi Bóg i On tam jest. To jest niebo. Nie można sobie inaczej nieba wyobrażać, bo przecież całym sensem, celem nieba, tego miejsca, to jest właśnie sam wszechmogący Bóg, Stwórca i Zbawiciel. A więc to jest niebo. Niebo jest miejscem przebywania Boga, miejscem przebywania Bożych aniołów i także świętego Bożego ludu. Inaczej mówiąc, niebo, kiedy czytamy o niebie, niebo jest dla nas niewyobrażalnie pięknym miejscem i Biblia, chociaż próbuje coś z tego nam opisać, to tak naprawdę nie jest w stanie ludzkim językiem oddać piękna i wspaniałości nieba. Ktoś kiedyś sobie powiedział, czy górnik, który ciągle pracuje w kopalni, jest w stanie sobie wyobrazić, jak pięknie jest w górach, gdzieś tam wysoko, gdzie może oglądać przepiękne widoki, jak on ciągle jest gdzieś pod ziemią w ciemności i idzie tylko, żeby się przespać i znowu pracuje. On nie ma wyobrażenia, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Oto Bóg przygotowuje dla nas miejsce, niebo przygotował w Jezusie Chrystusie, aby człowiek, jego stworzenie mogło być tam, gdzie On jest. I Księdze Objawienia, chciałbym, żebyśmy zobaczyli do 21 rozdziału Księgi Objawienia, od pierwszego wiersza będę czytał do 8, a później od 18. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża i usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga jest z ludźmi, będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział, oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie, napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie, stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką, to jest druga śmierć. I od wiersza 18. Jego mur, Jerozolimy stępującej z nieba, tego miejsca przygotowanego, jego mur jest zbudowany z jaspisu, miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. I tak dalej, i tak dalej. Mamy opis tego miejsca, które ma zamieszkiwać Bóg wraz ze swoją oblubienicą.
W dzień jego bramy nie będą zamknięte, wiersz 25, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego chwałę i cześć narodów i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze baranka, w księdze żywota. Moi drodzy, pierwsza rzecz, którą chciałbym, nie mogę wam tego opisać i nie jestem w stanie tego wyrazić, bo kiedy apostoł Jan ma objawienie tego miasta, tej oblubienicy, tego miejsca, do którego zmierza oblubienica, on opisuje i przedstawia to miasto drogimi kamieniami, złotem, które jest na rynku i na ulicach. I to całe miasto wypełnione jest chwałą i światłem Boga, który tam przebywa. I Jan mówi, nawet nie widziałem tam świątyni, bo świątynią był sam wszechmogący Bóg i baranek. I była ogromna światłość na tamtym miejscu. A więc miejsce, do którego zmierzamy, do którego zmierzają odkupieni i zbawieni, jest tak miejscem niewyobrażalnego piękna. Miejscem światła, miejscem Bożej chwały i Bożej obecności. To jest takie miejsce, o którym apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze w wierszu 9 drugiego rozdziału tak. A głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A więc nie jest w stanie język ludzki, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego całego piękna, które Bóg przygotował dla swoich dzieci. Moi drodzy, miałem takie pewne przeżycie, pewien sen. To był proroczy sen, który Bóg mi dał w swojej łasce, kiedy przechodziliśmy przez bardzo trudny czas. I wiecie, kiedy coś widzisz, tak jakby wręcz namacalnie, kiedy Bóg wyprowadzał mnie z miejsca, które waliło się i przeprowadzał mnie i postawił mnie w takim miejscu, na takim, to była jak wyspa, która była tak piękna, tak zielona, tak piękna przyroda i słońce tak pięknie świeciło na tamtym miejscu, gdzie kiedy wszedłem na to miejsce, jakby został postawiony w tym miejscu, to tak odetchnąłem z ulgą i mówię, co za piękne miejsce, co za wspaniałe miejsce, co za błogie miejsce. Czegoś takiego w rzeczywistości nie widziałem, ale w tym śnie to widziałem. Mówię, i taki, wiecie, taka ulga, takie westchnienie ulgi pojawiło się we mnie. Ale to jest nic w porównaniu z tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. To jest ciągle tylko jakby z tego, co moja percepcja dzisiaj, co ja mogę obserwować, co my możemy obserwować, kiedy podziwiamy przepiękne widoki tego, co Bóg stworzył. Przygotował Bóg dla nas miejsce przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę. Jego ofiara, Jego krew pojednała nas z Bogiem, abyśmy mogli znaleźć się w tym miejscu pełnym piękna, pełnym światła, pełnym Bożej obecności. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie czytamy tą samą myśl, kiedy Bóg wyprowadza, czy wybiera Abrahama i lud Izraela, mówi, i zamieszkam pośród mego ludu. Przecież kazał zbudować przybytek. Tam była jego obecność. To było pragnienie Boga. Ten, który nas stworzył i ten, który nas odkupił i zbawił, drodzy, on pragnie być z nami, z tymi, których odkupił, z nami, chce być na zawsze w tym miejscu chwały. I w Nowym Przymierzu czytamy o tym samym. Pamiętacie w liście do Koryntian, kiedy mówi już o nowym stworzeniu, o nowym ludzie, ludzie Nowego Przymierza, Bóg mówi nie tylko, że prawa moje wypiszę na ich sercach i na ich umysłach, ale mówi, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Boża obecność. A więc ci, którzy mają pragnienie być w niebie, to znaczy, że masz pragnienie być na wieki w społeczności z żywym Bogiem. I ta społeczność nigdy się już wtedy nie zakończy. Wiecie, kiedy czytamy te ostatnie fragmenty z objawienia Jana, które nam odkrywają coś z nowej ziemi i nowego nieba, bo wiecie, że ta ziemia
I ten kosmos, to wszystko będzie spalone w ogniu. Możesz sobie wybrać najlepszy dom, jaki ci się podoba na tej ziemi. Ale Słowo Boże mówi mi, że wszystko, cała ta ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Dlaczego? Bo Bóg przygotowuje nowe niebo i nową ziemię i na tą nową ziemię będzie zstępować z Bożej chwały, Boża obecność, to nowe Jeruzalem, oblubienica, która jest tak piękna, że opisana jest najdroższymi, drogimi kamieniami, perłami i złotem. To, co jest dla człowieka dzisiaj piękne, tak cenne, że jest gotów zrobić wszystko, żeby zdobyć trochę tego bogactwa. Tam nie będą małe perły, takie, które, wiecie, tak patrzą i warte to jest $1,000,000. Ale tam bramy będą z pereł. Potężne perły. Tam ulice będą ze złota. Tam te wszystkie mury, to wszystko będzie z najdroższych kamieni, jakie tylko są w obiegu tutaj na ziemi, którymi ludzie handlują. To całe piękno i bogactwo w tym będzie mieszkał odkupiony Boży lud. Ci, którzy nie byli tego godni. Ci, którzy, my wszyscy, którzy wszyscy Boga zawiedliśmy, ale On przecież poszedł przygotować nam miejsce, poszedł na krzyż, wstał z martwych, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy. Do nieba wstąpił ze swoją krwią, która przemawia w naszej obronie. On siedzi po prawicy jako nasz orędownik, pośrednik i arcykapłan. I we dnie i w nocy On wstawia się za nami. I On mówi: Ojcu, o nas, o Tobie i o mnie. Moi drodzy, to jest coś niezwykłego. To, co Bóg przygotował dla swojego ludu, dla tych, którzy Go umiłowali. Kochani, ten chwilowy ucisk tu na ziemi, te cierpienia, które tutaj są, te choroby, które tutaj są, to jest tylko chwilowe, te prześladowania, które są, te duchowe zmagania, które tutaj toczymy, to jest jak ułamek sekundy wobec wieczności, do której zmierzamy. Bóg to przygotował dla nas. Jak czytam o tej, wiecie, gubię się momentami w tym przekazie, ale kiedy czytam, jak to Nowe Jeruzalem wstępuje, to miasto, które jest w kształcie sześcianu, ono ma długości 2200 kilometrów, 2200 szerokości i 2200 wysokości. Ta liczba jest podana, ten wymiar jest podany. Ile jest stąd do Londynu? 1600 kilometrów? Tak gdzieś koło. To popatrzcie, to miasto Nowa Jerozolima, której ma być kościół, ma mieć 2200 kilometrów szerokości, długości i wysokości. Piękna. I tam jest napisane: Pan tam będzie. I tam będą Jego odkupieni. I tam nie będzie już słońca ani księżyca, bo Pan będzie ich światłością. I dalej tam jest napisane, że niebo, do którego zmierzają odkupieni, do którego zostaliśmy przeznaczeni w Bożej łasce, tam będzie pełnia poznania Boga. W liście do Koryntian 13 rozdziale, pamiętacie, apostoł Paweł mówi, że i wiedza nasza jest ograniczona, i wiara już kiedyś nie będzie potrzebna, bo poznamy Pana takim, jakim On jest. Przyjdzie poznanie, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Przyjdzie zrozumienie rzeczy, co do których stawiamy dzisiaj wielkie znaki zapytania. Dlaczego to dziecko umarło? A dlaczego ten młody człowiek zginął? A dlaczego stało się to czy tamto? I wszystko nagle będziemy widzieć swoje życie i swoje zmagania, to, co wydaje się takie pogmatwane i zaplątane. Wtedy spojrzymy i Pan nam powie: popatrz, to tak wyglądało, a tu byłeś w tak wielkim niebezpieczeństwie, ale moja ręka ciebie powstrzymała, zachowała, obroniła. Znajdziemy odpowiedzi, bo tam będzie poznanie, do jakiego nie mamy jeszcze dzisiaj wglądu, chociaż dzięki Bożej łasce i Duchowi Świętemu mamy i przez Boże Słowo duże poznanie i zrozumienie, ale tam będzie pełne. Dzisiaj ono jest niepełne.
Tam będzie odpocznienie dla ludu Bożego. Słowo Boże wyraźnie, objawienie Jana, 14 rozdział, wiersz 13 mówi, że odpoczniemy od swoich dzieł. Nie będzie już trudu, nie będzie pracy takiej, jak teraz to wygląda. Nie będzie tego znoju, który nas wyczerpuje, który nas pozbawia wszelkiej siły i ochoty czasami i chęci do życia. Będzie odpocznienie. Bóg dużo mówi na temat odpocznienia. Wiecie, Bóg nie stworzył człowieka po to, aby był wołem roboczym. Bóg stworzył człowieka do chwały. I właściwie jestem zdumiony, bo pierwszy dzień, od którego człowiek miał rozpoczynać jakby swoje życie, bo w którym dniu człowiek został stworzony? W szóstym. A następny dzień to był dzień pracy. Biblia mówi, że to był dzień odpocznienia. I siódmego dnia Bóg odpoczął. I to był pierwszy dzień człowieka, który w niego wchodził. A więc człowiek miał rozpocząć od odpocznienia w Bogu i z Bogiem. Nie od pracy. Ale to nie znaczy, że niebo będzie... Niektórzy tak sobie wyobrażają, że ono będzie, skoro tam nic już nie będziemy robić. No pracoholicy będą mieć problem. Skoro nic już tam nie będziemy robić... Nie, ja myślę, że niebo będzie... Zresztą tak jest napisane, że tam będziemy służyć Bogu we dnie i w nocy. Objawienie Jana 7, 15, 22, 3 wyraźnie mówi o tym, że ta oblubienica, że my będziemy służyć Bogu. I nie będzie już żadnego przekleństwa w tym mieście, lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. A więc, drodzy, nie wiem, na czym to polega. Znaczy, domyślam się, bo między innymi służbą będzie uwielbianie Boga, przyjemnością, będzie modlitwa, będzie cześć dla Boga, ale tam coś będziemy jeszcze więcej robić, gdzie będziemy służyć żywemu, wszechmogącemu Bogu, będziemy poznawać, kim On jest, jak wspaniały On jest. A więc tam jest odpocznienie. Tam jest poznanie, tam jest błogość, tam jest też wieczna radość. Jest napisane, już nie będzie tam smutku, nie będzie tam płaczu, nie będzie tam krzyku. Kochani, to, co jest utrapieniem dzisiejszego człowieka, ileż razy wylewamy łzy z różnych powodów, ale Biblia mówi, on otrze z oczu wszelką łzę i tego już nie będzie. Te pierwsze rzeczy, których mamy tutaj do czynienia, to wszystko przeminie. Będzie wieczna radość, która owionie nasze głowy i będzie naszym udziałem. Możemy powiedzieć, nieprzemijające wieczne szczęście zbawienia. Biblia mówi, na zawsze będziemy z Panem. Na zawsze. I że mamy pochwycić i mamy udział w niewzruszonym królestwie. Ono nie będzie niczym wstrząśnięte, nie będzie żadnego zagrożenia. Tak więc, kiedy myślisz o niebie, kiedy myślę o niebie, Bóg pokazuje nam takie pewne rzeczy, pewne informacje, które pokazują nam, do jakiego miejsca, jakie miejsce Bóg dla ciebie, dla swoich dzieci przygotował. No właśnie, dlatego też kto tam może wejść? Kto tam będzie? Kto się tam znajdzie? Po pierwsze Jezus mówi, wierzcie we mnie i drogę do tego miejsca znacie. A Tomasz mówi, Panie, nie znamy drogi. Jak możemy do tego miejsca chwały, do tego miejsca Twojego przebywania, do tego miejsca odpocznienia, do tego miejsca, gdzie nie ma chorób, znoju, tragedii, nieszczęść. Jak tam możemy wejść? Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tylko przeze mnie można tam wejść. Tylko jeśli ktoś przychodzi do mnie i wierzy w to, co ja dla niego uczyniłem na krzyżu Golgoty, może tam wejść. Obmyty moją świętą krwią, może tam wejść. Nikt inny.
Inaczej mówiąc, jeżeli dzisiaj dystansujemy się od osoby Jezusa, jeżeli dzisiaj nie budujesz na Nim i nie polegasz na tym, co On dla ciebie uczynił na krzyżu, nie możesz tam wejść. Nawet nie zobaczysz nic z tej chwały i piękna. Wiecie, jest zdumiewające, ludzie wierzący czasami dają takie świadectwo tuż przed śmiercią. Mówią, zanim odchodzą, mówią tym, którzy są blisko, koło nich, ich bliski, mówią, słyszę przepiękną, anielską muzykę. To jest tak piękne, to jest tak cudowne. Czegoś takiego nie słyszałem tutaj na ziemi. Oto, czego oko nie widziało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy w Niego uwierzyli, którzy Mu zaufali, którzy chcą być częścią Jego Królestwa. Tych, którzy się Jemu poddali jako swojemu Panu, Bogu i Zbawicielowi. I tam jest też napisane, którzy Go umiłowali. A więc uwierzyli w Niego, zaufali Jemu. Ale też ci, którzy Go umiłowali. Czy Go umiłowałeś? Czy Jezus jest twoim umiłowanym Panem i Zbawicielem? Czy twoje serce bije gorąco i mocno dla Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy to jest w twoim sercu? Czy tęsknisz za Nim, bo Go kochasz? Czy pragniesz być z Nim w bliskiej społeczności, dlatego że Go miłujesz? To miejsce jest dla tych, którzy Go umiłowali. A Słowo Boże nam mówi, że po tym możemy poznać, że Go miłujemy, jeśli Jego przykazania, Słowo zachowujemy. Po tym poznajesz. Oto masz Boże Słowo. Przedtem ono cię nie interesowało, ale teraz dlatego, że miłujesz Jezusa, w którego uwierzyłeś i któremu zaufałeś. Oto starasz się żyć według Jego Słowa, bo Go miłujesz. To miejsce jest dla wierzących, którzy Go w Niego uwierzyli, ale to jest też miejsce dla tych, którzy Go umiłowali z całego serca. I dają tego dowód przez posłuszeństwo Jego świętemu Słowu. W 21 rozdziale, w wierszu 7 czytamy, że to miejsce jest tych, którzy uwierzyli, którzy Go umiłowali i którzy zwyciężyli. A gdy się skończy, przepraszam, to jest 21 rozdział, wierszu 7, kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla Niego Bogiem, a On będzie dla mnie synem. Kto zwycięży, kto zachowa wiarę do końca, kto się nie wycofa, kto zwycięży. W objawieniu tym samej księdze, w 2, 3 rozdziale, pamiętacie, każdy list do z tych 7 zborów kończy się zwycięzca. Odziedziczy to wszystko i nie wymarzę jego imienia z księgi życia. A więc, drodzy, nie poddawajmy się, nie rezygnujmy, nie ustawajmy. Wiemy, że toczymy duchową walkę, wiemy, że zmagamy się z różnymi rzeczami, że mamy przeciwnika, ale ten, który jest w nas i z nami, jest większy i on pomoże nam zwyciężyć. Abyśmy mogli być, Jezus mówi, ja odchodzę, ale ja przyjdę. On jest początkiem i końcem twojej wiary. On rozpoczął dobre dzieło i On ma moc dokończyć swoje dzieło w twoim i w moim życiu. Ale zwycięzcy. Tragiczną rzeczą jest czasami, że dobrze chrześcijanie rozpoczynają, stają się chrześcijanami ludzie przez wiarę w Jezusa, ale gdzieś tam później dają się uwikłać w rzeczy tego świata i schodzą z Bożej drogi. Zamiast mieć przygotowane, szeroko otwarte wejście do wiekuistego Bożego Królestwa, zamknięte jest to miejsce dla nich i w pewnym momencie ten, któremu przestali ufać, przestali wierzyć, powie im, nie znam was, nie znam was, dlatego że nie staliście się posłuszni, nie słuchacie, nie byliście posłuszni temu, co do was mówiłem. Zwycięzca. I na koniec już. To jest miejsce dla tych, którzy zachowali czystość swojego życia. I nie wejdzie tam nic nieczystego. Nie wejdzie tam nic
zbrudzonego. Popatrzcie, jak mocne są to słowa ostrzeżenia, które nam o tym mówią. 21 rozdział, w 8 wierszu już to czytaliśmy. Albowiem bojaźliwi. Bojaźliwi. To są ludzie, którzy z jednej strony oni wierzą w Jezusa, ale boją się opinii i zaczynają się wypierać i wycofywać z tego, co Jezus wiedzą do nich mówi, ale nie chcą tego uczynić ze względu na bojaźń przed ludźmi. Bojaźliwi. Bo co powie ten czy tamten, rodzina i tak dalej, bojaźliwi nie odziedziczą tego miejsca, bo bardziej przedkładają chwałę, względy u człowieka niż u tego, który za nich oddał życie. Bojaźliwi. Niby taka drobna rzecz. Ale wiecie, ta bojaźliwość przed ludźmi zastawia na nas pułapki. Zaczynamy kłamać. A no, byłem, nie byłem tam, a wierzę tak, a czyta, no wiesz. Zaczynamy jak Piotr się kręcić przed tymi, ty też jesteś, należysz do nich. I tak bądź odważny. Wiara daje odwagę. Wiara w Boga i wiara w Jezusa sprawia, że stajesz się mężny i odważny. To co z tego, że mnie wyśmieją? To co z tego, że rodzina się od ciebie odsunie? To co z tego, że będą pokazywać na ciebie palcami? Co z tego? Wiecie, co z tego, że ktoś może mieć wspaniały pogrzeb? Różne rzeczy i salwy honorowej, nie wiadomo co. Co z tego, jeżeli nie możesz stanąć przed Bogiem jako Jego odkupione dziecko, do którego Król Królów się nie przyzna? Co z tego, że tak wielu ludzi dobrą opinię wydało, jeżeli ten, który jest sprawiedliwy i święty, tej opinii nie ma o mnie czy o tobie? Na nic to wszystko. Daremna chwała. Daremne względy. Po co? Wiecie, dla paru kolegów, koleżanek, ludzie sprzedają Boże Królestwo. No bo ja chcę być taki jak one, oni. Bojaźliwi tam nie wejdą. Niewierzący, czyli ci, którzy mogli uwierzyć, słyszą słowa, ciągle się opierają. To jest straszne. Wiecie, Żydzi doszli do takiego momentu, nie wszyscy oczywiście, bo Kościół jest z Żydów i pogan i zbudowany jest w oparciu o Żydów. Ale popatrzcie, co Paweł do nich mówi w pewnym momencie. Oni tak do niego przychodzą posłuchać, bo fajnie mówi, to ich dotyka. Tylko, że nie są gotowi nic zmienić. Mówi Paweł w końcu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Wy zawsze zatwardzacie swoje serca. Oto słuchacie, ale zamykacie serca i nie robicie tak, jak Bóg do was mówi. Sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Wiecie, jeżeli sprzeciwiasz się Bogu raz i drugi, i trzeci, i dziesiąty, nie daj Boże, Duch Święty odejdzie i przestanie przemawiać. Mówi, ja mówię, ja proszę, ja działam i dotykam. I nie wejdą tam niewierzący. Ci, którzy nie ufają, nie zaufali łasce i odkupieniu w Jezusie Chrystusie, nie zaufali Słowu Pana. Tam są też wymienieni obrzydliwi. I to jest trudne słowo, bo to jest słowo związane z obrzydliwością w miejscu świętym. Kiedy zobaczycie obrzydliwość w miejscu świętym, czyli kiedy ludzie robią, uważają się za wierzących, a robią rzeczy, które plugawią świętość. Mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy, kłamcy. Oni nie będą mieli udziału. Ci, którzy żyją w sposób nieczysty, nie będą mieli udziału. A więc jeżeli ktoś uważa się za wierzącego, ktoś uważa się za Boże dziecko, a żyje w taki sposób, nie będzie miał udziału.
bo nic nieczystego tam nie wejdzie. Wiersz 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego. Jeszcze raz. I później jest powtórzone jeszcze raz to obrzydliwość. I ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia baranka. Drodzy, to, co nas zanieczyszcza, to są serce. To jest serce człowieka. Pamiętacie? Nie to, co wchodzi do ust Kala. I to jest to słowo, ta nieczystość. To jest to samo słowo, ale to, co z serca wychodzi. Cudzołóstwa, bałwochwalstwo, kradzieże, morderstwa. To sprawia, że człowiek jest nieczysty. Bo jego całe serce jest pełne nieczystości, które z niego wychodzą. Ale chwała niech będzie Bogu, że Bóg ma moc takie serce przemienić, oczyścić, dać nowe serce. Bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął i aby ktokolwiek znalazł się w tym miejscu oddzielenia od tego, który jest miłością, światłem. Ja dzisiaj nie chcę mówić o piekle, ale Pismo Święte wyraźnie o tym mówi. Jeśli nie jesteś w niebie, będziesz tam. Człowiek będzie tam. A piekło jest jakby antytezą tego wszystkiego, co Biblia mówi o niebie. Jeśli piekło jest przedstawione między innymi jako miejsce strasznych ciemności, to pomyśl przez chwilę, jak się czujemy, kiedy nie ma światła dziennego. Jest ciemno i ciemno i ciemno. Żadna roślina nie może żyć, ale człowiek też nie może żyć. Ale Bóg nie chce, bo poszedł Jezus przygotować nam miejsce, abyśmy z Nim byli. Tam, gdzie jest życie, obfitość życia, światłości, Bożej miłości, kochani. Chciejmy powstać. Tak miałem na sercu, kiedy modliłem się tydzień temu i tak Bóg poruszył moje serce. Coś powiedz o niebie. Tak mało mówimy o tym pięknym, wspaniałym miejscu, które Bóg ma dla nas. Dla tych, którzy dali się zbawić. I może dzisiaj patrzysz na swoje życie i mówisz, ja ciągle nie należę do nieba. Bo nie należę do tego, który poszedł przygotować miejsce. Ja ciągle jestem poza tym wszystkim. To chcę ci powiedzieć. On uczynił absolutnie wszystko, abyś mógł się tam znaleźć. Ale On nie wciągnie tam nikogo wbrew Jego woli i na siłę. Oto ty i ja musisz powiedzieć, Panie, ja chcę tam być. Razem z Tobą. Poddany Tobie. Chcę być w tym miejscu. Nie chcę dalej dać się oszukiwać grzechowi, ciemności, przeciwnikowi, który mnie mami różnymi rzeczami. Nie, ja chcę należeć do Królestwa Światłości. Wiecie, tak niewiele z jednej strony trzeba. Biblia mówi, każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, imienia Jezusa, będzie uratowany. Nie patrz teraz i mówisz, co ja mam zrobić? Po prostu zawołaj i powiedz, Jezu, zbaw mnie, oczyść mnie. Przyjmij mnie, ja chcę należeć do Ciebie i do Twojego Królestwa. Ale to Ty i ja musimy podjąć decyzję. To Ty i ja musimy otworzyć serce i usta i wyrazić to i zaprosić Jego do naszego życia. A On wtedy da Tobie moc do nowego życia. Wtedy Jego krew naprawdę oczyści Twoje serce. On sprawi, że Jego prawa, Jego słowo będzie wypełniać Twoje wnętrze i znajdziesz upodobanie w tym, co Bogu się podoba. Ale to Ty i ja musimy podjąć decyzję. Z jednej strony tak prosto, a z drugiej strony człowiek tak dużo się zmaga i zastanawia i mówi, może jeszcze nie teraz, jeszcze nie ten czas. Kochani, nie lekceważmy czasu Bożego nawiedzenia w naszym życiu.
A jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, Bóg dzisiaj chce nas zachęcić przez to słowo. Abyś mógł popatrzeć ponad wszystkie trudności, ciężary, brzemiona i powiedzieć: cel, do którego zmierzam, jest cudowny i nie pozwolę się z niego ograbić, a Bóg mi pomoże, pomoże mi i ja przejdę przez wszystkie moje trudności, bo Bóg jest ze mną, On nie chce mojego zginienia. Po to mnie wezwał i zbawił i uratował. Dlatego też, kiedy będziemy się modlić, zacznij Bogu dziękować i powiedzieć: tak, ja chcę zostawić to, co jest jeszcze brudne, tym, czym się zbrudziłem, Panie, oczyść mnie. Bo nic nieczystego tam nie wejdzie, nic, co brudzi się i nie chce się oczyścić i dalej się brudzi, i dalej się brudzi. To teraz proś, aby Jego święta krew oczyściła Ciebie. Będziemy się modlić, drodzy. Niebo jest cudownym miejscem i nie może tam Ciebie, mnie zabraknąć. Chciałbym, żebyśmy pochylili nasze głowy przez chwilę, zamknęli oczy i chciałbym zapytać, czy jest dzisiaj ktoś na tej sali, młody czy starszy, nie ma znaczenia, który wie, że do tej pory Jezus nie jest na tronie jego serca i niebo nie jest jego częścią, do którego zmierza, bo jeszcze nie podjął decyzji, nie skruszył swego serca przed Bogiem, ale teraz chcesz zaprosić Jezusa do swojego serca. Jeśli ktoś taki jest, to podnieś swoją rękę na znak, że chcesz swoje życie oddać Chrystusowi. Jeżeli ktoś taki jest, zapraszam Ciebie. Przyjdź do Niego. Nie wstydź się, nie bój się. Wezwij imienia Jezus. Halleluja, Jezus. Biblia mówi, przez nas Bóg upomina, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. A jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, kochani, jeśli jest taka potrzeba, prośmy: Panie, przebacz, oczyść mnie. Pomóż mi się wydostać z tego, w co się zagmatwałem. Jeżeli są takie osoby, to chciałbym, żebyś się modlił teraz razem ze mną. Panie Jezu, tak dziękuję Ci, że Twoja święta krew oczyszcza z wszelkiego grzechu. I dziękuję Ci, że Ty masz tą samą moc, którą miałeś wczoraj, masz dzisiaj na wieki. I proszę Cię, oczyść moje serce. Daj mi moc i siłę do zwycięskiego życia. Pomóż mi zwyciężać dzień po dniu. Panie, Ty jesteś moim lekarzem, Ty jesteś Bogiem moim i moim zbawcą. Ja proszę Ciebie teraz o pomoc dla mnie, o interwencję dla mnie, o wybawienie dla mnie, bo nie mam nikogo w niebie oprócz Ciebie i nie mam nikogo na ziemi oprócz Ciebie. W Tobie jest moja nadzieja, w Tobie jest moja ufność. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, że Ty słyszysz i nie odwracasz się ode mnie. Chwała Ci, Jezus. Amen.